Tak, przyglądaliśmy się grze Legii w meczu ze Śląskiem i znaleźliśmy tam między innymi coś takiego. Tak, pokażmy taką sytuację. Jedną to jest trochę może dziwna sytuacja, to była, puśćmy ten materiał z Maćkiem Iwańskim, zobaczymy tutaj taką przedziwną sytuację, to jest 52 minuta, zobaczmy jak tutaj agresywnie, o tej agresji mówił trener Tarasiewicz, że Legia grała agresywnie, zupełnie inaczej, no co to jeszcze tutaj faktycznie stara się, ale zobaczmy co robi Maciek Iwański, który naprawdę powinien atakować, powinien właśnie, drużyna wygrywa 1-0, wszyscy bronimy. Zobaczmy tutaj zawodnika jak chodzi, tutaj drugi zawodnik widzimy, Szałchowski też przygląda się, nie interesuje go co się dzieje, natomiast zobaczmy dalej Maćka Iwańskiego, który praktycznie to jest taki pressing może w wykonaniu, no nie wiem kogo, olbojów, ale nie tutaj zawodnika, który no, walczy o ten wynik 1-0. No i faktycznie to nie jest to, żeby to pokazać złośliwie w tej chwili, jeżeli chodzi tutaj o Maćka Iwańskiego, tylko widzimy w grze Legii problem. Problem wydaje mi się dalej z przygotowaniem fizycznym. Ta drużyna wcale nie wygląda dobrze.